Na kilka dni udało mi się uciec z blokowisk i przeprowadziłem się do domu. Dzięki temu mam do dyspozycji ogród, mam do dyspozycji ten dosyć straszny garaż. I mam też do dyspozycji trochę więcej przestrzeni, więc mam nadzieję, że uda mi się nadrobić ten stracony czas, kiedy to filmy się nie pojawiały i nagrać trochę więcej odcinków, jakichś tutoriali i innych filmów, które mogą Was zainspirować. Słuchajcie, ale przejdźmy do sedna sprawy. Dzisiaj chcę porozmawiać o tym, jak zasymulować ujęcie z ręki, kiedy to mamy ujęcie ze statywu. I zaraz może część z Was powie, ej, zaraz, no to jak? Ja mam specjalnie stabilizację obrazu w aparacie, ja mam specjalnie gimbal kupiony, żebyś ty teraz mi mówił i chciał mi pokazać, jak zrobić poruszone ujęcia. Takie ujęcia z ręki często stosuje się nie tylko w filmach YouTube'owych, ale także i w filmach normalnych hollywoodzkich produkcjach. Po to, aby nadać klimat jakiejś scenie, aby sprawić, żeby widz, który ogląda ten film, poczuł się, jakby był tam na miejscu i obserwował oczami swoimi tą akcję tego bohatera, a nie tylko patrzył przez szklany ekran. Jak widzieliście na początku, ten krótki film, który nagrałem, większość tych ujęć było nagrane ze statywu, a to dlatego, że ja sam występowałem w tym filmie i na dodatek jeszcze nie miał mnie kto sfilmować, bo byłem tutaj sam. Dlatego też część ujęć było kręconych z ręki przeze mnie, a część musiałem nagrać ze statywu i aby całość była bardziej taka kompletna i bardziej spójna, postanowiłem użyć właśnie ten efekt zasymulowania ujęcia z ręki. I teraz zaraz pokażę Wam, jak go zrobić. Co będziemy potrzebowali, żeby zrobić taki efekt? Ale będziemy potrzebowali tak zwanego klipu, nazwijmy to źródłowego, czyli klipu nagranego z ręki. Bierzemy aparat i nagrywamy. Ale kilka uwag. Po pierwsze, nagrajcie gdzieś około minuty. Po drugie, jeżeli macie stabilizację w aparacie albo w obiektywie, wyłączcie obie, ponieważ jeśli tego nie zrobicie, to wasz ruch ręki, który tam się pojawi, będzie po prostu zniwelowany przez tą stabilizację. Po trzecie, używajcie dłuższych ogniskowych, takich gdzieś od 50 w górę, bo przy szerokich kątach ten efekt ruszania ręki będzie bardzo słabo widoczny. I kolejna sprawa to nagrywajcie to ujęcie statyczne, czyli po prostu stójcie w jednym miejscu, trzymajcie aparat i nagrywajcie. Nie ruszajcie aparatem, tylko te ruchy ręką mają być zarejestrowane. Co nagrywać? Cokolwiek. Może to być po prostu widok z okna, najlepiej jeśli to jest dobrze naświetlone, po to aby później program do obróbki mógł ten obraz wystabilizować. Tak, słuchajcie, stabilizować będziemy. Ktoś powie, zaraz, przecież mieliście dodawać efekt ruchu, a nie stabilizować obraz. Zgadza się, aby móc dodać ten efekt ujęcia z ręki, najpierw musimy obraz wystabilizować. Spokojnie, wszystko zaraz wytłumaczę. Kiedy już mamy wgrane te klipy do naszego komputera, przerzucamy je oczywiście sobie do naszego programu do obróbki, w tym wypadku Premiere Pro. I pierwsze co, to ten nasz klip źródłowy, czyli ten, który ma ten efekt poruszania ręki, przerzucamy go sobie na nasz timeline, na jedną ze ścieżek. Potem bierzemy kolejny klip, ten, do którego chcemy dodać ten efekt poruszania ręki, przerzucamy go pod spód. I to jest bardzo ważne, aby zachować tą kolejność, czyli na górze klip źródłowy, a na dole ten klip, do którego ten efekt będzie dodawane. Musimy sobie przyciąć tak, żeby były równo. Kiedy mamy już przycięte, zaznaczamy je obydwa, klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy nest. I mamy już znestowane. I teraz wybieramy sobie z efektów nasz efekt Warp Stabilizer i przerzucamy na ten klip znestowany. I teraz w czasie, kiedy ten klip nam się nestuje, my musimy tutaj zmienić kilka parametrów w tym Warp Stabilizer, więc przechodzimy sobie do zakładki Effects Control i wybieramy w Result, wybieramy No Motion, a w metod wybieramy Position, Scale and Rotation. Ok, jeżeli mamy to już ustawione, to czekamy, aż nam się wystabilizuje. Teraz klikamy dwa razy na ten znestowany klip. Otwiera nam się on w drugim oknie. Kasujemy ten na górze, czyli ten nasz źródłowy, usuwamy go i już możemy zamknąć teraz to okno. Przechodzimy sobie na początek naszego klipu znestowanego. Znowu klikamy Play. I teraz, jak widzimy, nasz klip, który był nagrany ze statywu, ma już ten efekt ujęcia z ręki. To wszystko na dzisiaj. Dzięki wielkie. Jeżeli chcecie jeszcze obejrzeć jakieś filmy, to tutaj dwie moje propozycje, jeżeli jeszcze ich nie widzieliście. A jeżeli jesteś pierwszy raz na tym kanale i spodobał Ci się ten film, to zasubskrybuj tutaj klikając na ten przycisk. Dzięki jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że nie będziecie musieli czekać tak długo. Dzięki jeszcze raz. Na razie. Cześć.